dniu 5 lutego. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Orzesza. Witając Was, pragnę przytoczyć fragmenty Pisma Świętego, które będą nam dzisiaj towarzyszyć w ciągu dnia. Fragment ze Starego Testamentu to fragment z Księgi proroka Izajasza z rozdziału 30 i z rozdziału 18. I tutaj taka drobna korekta, ponieważ w przewodniku z Biblią na co dzień jest zapisany werset 17, w rzeczywistości chodzi o werset 18. Brzmi on następująco. Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 15, 11 wiersz. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. Drogie siostry i drodzy bracia, możemy zastanawiać się, na ile aktualnym pojęciem jest słowo łaska. Czy łaski potrzebujemy w dzisiejszych czasach? Czy jesteśmy od łaski uzależnieni? Łaska to przede wszystkim przychylność. W sensie religijnym, w sensie teologicznym, łaska to Boża przychylność, Boża dobroć, gotowość do przebaczenia naszych grzechów, które popełniliśmy. Ale w ostatnim czasie również bardzo aktualnym jest pojęcie ułaskawienia, okazania łaski. Więc okazuje się, że to pojęcie cały czas jednak funkcjonuje i nas dotyczy. Naturalnie, że jako ludzie samodzielni nie chcemy być uzależnieni od czyjejś łaski, być zdani na czyjąś łaskę. Chcemy zachować jak najwięcej niezależności i samodzielności. Tak było zawsze. Jeżeli prorok Izajasz, wieszcząc Słowa Boże, że Pan czeka na łaskę i chce okazać łaskę swojemu narodowi, to dotyczyło to sytuacji, kiedy Izraelici chcieli za wszelką cenę zachować samodzielność. Chcieli poprzez zgrabne sojusze, układy, dobre interesy zapewnić sobie przyszłość i bezpieczeństwo. Okazało się, że sojusznicy, z którymi wiązali nadzieję, nie są stabilni, nie są im życzliwi w gruncie rzeczy. I tak bardzo często bywa, że my, chcąc zabezpieczyć się na różne sposoby, widząc, że w pojedynkę niewiele jesteśmy w stanie osiągnąć, chcemy, żeby ktoś nam pomógł, żeby była jakaś osoba, na której będziemy mogli polegać. I dobrze, jeśli takie osoby znajdujemy, jeśli znajdujemy zaufanie. Ale często w takich trudnych sprawach okazuje się, że sojusznicy potrafią zawieść, że ci, na których liczyliśmy, potrafią się odwrócić, bo może sami wątpią, może się boją czegoś. Nasze życiowe sytuacje też czasami się potrafią tak wewnętrznie skomplikować, że znajdujemy się niemalże bez wyjścia. Nie wiemy, w jaką stronę podążyć. I dlatego Bóg dzisiaj nam przypomina, że cały czas czeka, aby okazać nam łaskę, żeby okazać nam swoją życzliwość, że jest gotów użyć swojej mocy, udzielić błogosławieństwa, żeby rozplątać i rozwikłać poplątane sprawy. Każdy z nas najlepiej wie, jakie problemy mu towarzyszą i kiedy potrzebowałby wsparcia i Bożej łaski. Kiedy czytamy fragment Dziejów Apostolskich, to tam toczy się dyskusja między apostołami, czy ci, którzy przyjęli wiarę, a pochodzili z pogaństwa, powinni być obarczeni tradycyjnymi rytuałami, którym byli poddawani Żydzi, a więc chociażby kwestia obrzeski. I zgodnie stwierdzono, że nie można nakładać takich obciążeń, których nie chcieli ani ojcowie, ani oni sami, bo wszyscy zostaniemy zbawieni przez łaskę Bożą i wzrastając czy trwając w wierze chrześcijańskiej, cały czas obcujemy z tym pojęciem łaski Bożej. Cały czas słyszymy, że Bóg okazuje nam swoją dobroć, okazuje nam swoją łaskę. Życzę więc, aby i ta łaska towarzyszyła nam dzisiaj.
niezależnie od tego, co nas spotyka na naszej drodze. Niech dobry i łaskawy Bóg napełni nas miłością, dobrocią. Niech okazując nam swoją łaskę, uwolni od problemów, niech uwolni od duchowej pustki, niech wskaże drogę pełną nadziei. Niech Bóg błogosławi cały ten dzisiejszy dzień z Bogiem.